Cześć, tu wikipedysta Pałek38, czyli Jarek. Pokażę Wam, jak wstawiać linki wewnętrzne w edytorze wizualnym Wikipedii. Włączmy edytor klikając edytuj tutaj na górze. No i przed Wami fikcyjny artykuł o fikcyjnym naukowcu Janie Mieczysławie Zbijakowskim, teoretyku gry w dwa ognie, który stworzyłem na potrzeby tego ćwiczenia. Na początek zastanówmy się, czym w ogóle są linki wewnętrzne w Wikipedii. Otóż są to połączenia między artykułami naszego projektu. A zatem, chcąc wstawić te linki, musimy przeanalizować, zastanowić się, jakie pojęcia, miejsca, osoby wymienione w naszym artykule już mają swoje artykuły w Wikipedii lub potencjalnie mogą mieć. No i w tym przypadku niewątpliwie będzie to chociażby Szczebrzeszyn, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie i na przykład też sama gra w dwa ognie, której teoretykiem jest nasz bohater. Więc zacznijmy od wstawienia linku wewnętrznego do Szczebrzeszyna. Zaznaczamy całą tą nazwę w ten sposób i klikamy ikonę linku na górze. I teraz zobaczcie, w Wikipedii nie ma artykułu o nazwie Szczebrzeszynie, ale wystarczy, że doprowadzę tę nazwę do formy mianownika i już pojawia mi się cała lista artykułów, gdzie słowo Szczebrzeszyn występuje w tytule. Teraz pozostaje mi tylko wybrać, który z nich pasuje do kontekstu naszego artykułu. Oczywiście będzie to artykuł o samym mieście. I już powstał link. Jest to link, który my nazywamy w naszym żargonie niebieskim linkiem. No tutaj może wygląda na odrobinę bardziej fioletowy, ale wynika to z faktu, że po prostu wszedłem już dzisiaj do artykułu o tym mieście. Kolejny link, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Znowu zaznaczam całą nazwę tutaj. Ikona łańcucha. Link. Klikam. I jak widzicie, warszawska AWF już była tyle razy linkowana w Wikipedii, że nasz system, mimo że to jest forma w dopełniaczu, jest już tak do tego przyzwyczajony, tyle razy już to się zdarzyło, że od razu sam, nawet bez zmiany formy, sugeruje nam formę w mianowniku. Więc klikamy. Teraz gra w dwa ognie. No i zobaczcie, w Wikipedii nie ma artykułu o nazwie gry w dwa ognie, ani nie ma też artykułu o nazwie Gra w dwa ognie. Więc możemy albo po prostu w samej Wikipedii, w innym oknie poszukać, jak ten artykuł się nazywa, albo pokombinować tutaj. Dwa ognie. Pod tą nazwą ta gra jest w Wikipedii opisana. To są wszystko niebieskie linki, czyli linki do artykułów, które w Wikipedii już są. A teraz na przykładzie Anny Nowak stwórzmy link do artykułu, którego w Wikipedii jeszcze nie ma, ale potencjalnie kiedyś może być. Robię to dokładnie tą samą metodą. I oczywiście Anna Nowak jest to na tyle popularne imię i nazwisko, że są już osoby o takim imieniu i nazwisku w Wikipedii. Ale ja stworzę ujednoznacznienie w nawiasie. Dokładnie wpiszę nauka o kulturze fizycznej. Żeby zaznaczyć, że chodzi mi o naukowczynię zajmującą się tą dziedziną. I takiej osoby oczywiście w Wikipedii nie ma. I celowo stworzyłem ten przykład, żebyście zobaczyli, jak wyglądają czerwone linki, czyli linki do artykułów, których w Wikipedii jeszcze nie ma. Ale czerwone linki są nam bardzo potrzebne i zachęcam Was do ich tworzenia, ponieważ one sygnalizują wikipedystom, jakie artykuły w Wikipedii jeszcze są potrzebne, jakie należy stworzyć. Więc tworząc je można w pośredni sposób wpływać na kierunek rozwoju Wikipedii, niejako wyznaczając te nowe artykuły do stworzenia. Oczywiście należy przy tym pamiętać o zasadzie encyklopedyczności, czyli pilnować, żeby te osoby, miejsca, pojęcia i tak dalej, do których tworzymy czerwone linki, rzeczywiście były na tyle ważne, żeby zasługiwały na miejsce w Wikipedii. Oczywiście na koniec pracy pamiętajcie o zapisaniu zmian. Jak widzicie, wstawianie linków wewnętrznych w Wikipedii jest bardzo proste.